Witajcie, kochani. Przez ostatnie dni energia, która schodzi, sprawia, że szczególnie w nocy sporo osób nie śpi. Wczoraj na przykład praktycznie nie spałam do 4:00. Dzisiaj także jest już późna noc i też nie śpię. Jak czuję energie, które teraz schodzą? Przede wszystkim są bardzo intensywne. Czuję je, jakby były obszerne, wypełniające całą przestrzeń wokół Ziemi, na powierzchni Ziemi, pomiędzy ludźmi, wszelkimi istotami, niemal jak powietrze. Bardzo silnie te energie stymulują do odczuwania jedności ze wszystkim. Przepełnione są energią miłości, akceptacji i cokolwiek w nas w jakikolwiek sposób blokuje, zaburza. Odczuwanie tego wszystkiego, to wszystko w tej chwili jakby jest poruszane w nas. Warto przyglądać się swoim przede wszystkim emocjom. Co czujemy? Skąd to idzie? Czemu tak się zachowujemy? Dzisiaj bardzo silnie odczuwam jedność ze wszystkim. Czuję, jak wszystkie istoty stanowią jakby jeden wielki, ogromny organizm. Organizm wszechświata i tak jak na przykład organizm człowieka. Załóżmy, że organizm człowieka jakby w kształcie, funkcjonowaniu, to jest jakby cały ogromny wszechświat z wszystkimi istotami. Każda istota to jest jedna komórka w organizmie. Organizm działa prawidłowo tylko wtedy, gdy wszystkie komórki, wszystkie organy działają prawidłowo. Jeżeli jakiś organ, komórki w organie zaczynają chorować, przyciąga to inne komórki, które w jakiś sposób chcą pomóc. Wszystko tak naprawdę dąży do uzyskania równowagi i jedności. Nie ma tak, że jedni są ważniejsi od drugich. Każda istota jest ważna. Niezależnie od miejsca, pozycji, każdy jest ważny. Tak jak wszystkie komórki w organizmie, wszystkie organy są ważne. Wszelkie zaburzenia wpływają na cały organizm. Kiedy przestaniemy postrzegać innych jako wrogów, rywali, konkurencję, zaczynamy rozumieć, że właśnie tak jak w organizmie, dla nas jest dobre, korzystne, aby cały organizm, czyli wszystkie istoty, działały, funkcjonowały prawidłowo. Bez zaburzeń, bez zakłóceń. Słowa, jakimi mogłabym opisać energię, przesłanie, jakie czuję, to miłość, akceptacja, równowaga, jedność, szacunek. Kochani, łączcie się ze swoją duszą. Odczuwajcie samych siebie.
równowaga. Tego wszyscy potrzebujemy. Akceptacja wszystkich, siebie, innych. Wszystkiego dobrego, kochani.